by their law we lie. Hej, siemanko wam wszystkim bardzo serdecznie, witam was wszystkich na moim kanale. Jesteśmy w trzecim już odcinku właśnie z Total War Arena i zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. W dalszym ciągu nie skumałem się, jak mogę zdobyć te jednostki. Niby mogę coś kupić, ale nie widzę jak. Jest takie trochę bez sensu. No, tutaj powinienem zapłacić te 100 srebrników. To kurwa, to jest śmieszne, bo mam tyle. A może chodzi o kolejne expy, które muszę wydać. Nie wiem. Tak czy siak, dodałem w poprzednim odcinku trochę więcej do defensu moim jednostkom. Więc liczę na to, że się uda. Będzie się udać to zrobić coś teraz fajnego. Tak samo mojej ucznicy. Też kurde, nie wiem. No niby ich kupiłem. Niby wszystko w porządku, ale no, cholera, no, nie bardzo z tym. O, w ogóle patrzcie, jaka jest różnica w nich. Czy to było to? What? Wróć. Aha. Tak? Tych? A tych. No. To jest kurwa duża różnica. Chyba, że ja tutaj coś zaznaczam. Jo, zaznaczam palista, a nie tych. Sorry. To miało być tak. Mamy tych, a tych. Tak. Tych, a tych, tych, a tych. No trochę różnicy jest. Także siak, 10% mamy. Jak już mówiłem, ładowanie to jest największy mankament tej gry z racji tego, że włączyłem nagrywanie w momencie, kiedy włączyłem szukanie rozgrywki. Minęła już prawie druga minuta, a mamy dopiero 12%. Ja za chwilę wrócę, albo nie wiem. Nie wiem, będę starał się zabawiać was z moim jakże interesującym i ciekawym komentarzem, który takowy nie jest. Tylko się właśnie zastanawiam, ile ja jednostek mogę maksymalnie mieć, bo jeżeli tak, to nie wiem. Zastanawiam się nad wyrzuceniem właśnie tych jednostek i wstawieniem nowych. Kurwa, muszki. W ogóle zimno się zrobiło. Opa. O, pierdol! W ogóle podoba mi się fakt, że moi towarzysze mimo wszystko reagują na to, że czasami coś pokazuje, bo w tamtym momencie jak koleś gonił, to z drugiej strony czekali na niego łucznicy. Ja tam zaznaczam mu, cofaj, cofaj, wróć. A on wrócił. I to było świetnie. Bo nie, przestał tracić takie, no, bezsensownie jednostki przestał tracić. Ja też uważam, że nie jestem najlepszym, kurwa, strategiem, ale właśnie bycie na środkowej linii to jest takie bardziej linia wsparcia, która w każdym momencie może przyjść pomóc. Problem polega na tym, że trzeba dobrze zauważyć, z której strony jest największy napór przeciwnika. Jeżeli z lewej, trzeba pomóc z lewej. Jeżeli z prawej, trzeba pomóc z prawej. Gorzej jest dla mnie, jako wsparcia, żeby nie być w tym, gdzie na środku ma najbardziej przejebane. Bo wtedy to jest... W ogóle ludzie w kolejce. 103, a ja mam, kurwa, tak długi czas ładowania. Czwarta minuta zaraz będzie. Mówię, to jest na razie największy mankament tej gry. Chociaż liczę na to, że to się zmieni, że to będzie szło później błyskawicznie dosłownie. Jeżeli ja mam czekać 5-10 minut na to, aż mi się pojawią przeciwnicy, to jest kurwa trochę nie halo. Commanders. A jak tam mój Miltiades? A może następnym razem wezmę Miltiadesa? Tylko to będzie bez sensu, bo tracą tarcze, to jest bez sensu. Jak szarżują, to mają więcej. No to jest fajne, ale... No kurczę, to jest takie trochę takie... słabe. O, tutaj mamy bardziej zróżnicowane jednostki. To mogłoby być ciekawe, ale nie lubię grać właśnie. O, wróćmy, już jest gra. Więc minęło 4,5 minuty, żebym ja mógł zagrać w tą grę. Więc zastanawiam się, czy następne odcinki po prostu nie będę zaczynał już z środka ekranu ładowania, tego właśnie oto tu, żeby po prostu nie przedłużać wam życia, żebyście, kurde, nie musieli czekać cały dzień, aż się... O, ekran ładowania, super!
No dopiero pod koniec gry będę po prostu to wszystko powoli pokazywał, że tu upgrade, tu upgrade, tu upgrade. No na następną grę. Od razu napierdalanka. Jesteśmy za czy przeciw? W ogóle, dzisiaj był u mnie mój braciszek, braciak, który przyniósł mi w ogóle sprzęt do szycia. Bo ja mam zaraz robić sobie taką bardzo fajną. Taki fajny kaftanik. I patrzcie, tu mam pełno sprzętu do szycia. Różne igły, szydło, długopis, ołówek, kurde, ostrza, wszecho, wszecho, kombinerki. Jadzie, jadzie, jadzie. A będę robił go z tej tutaj skóry za mną. O, właśnie z tej, która wygląda jak zdjęta ze słonia. Dodatkowo mam jeszcze parę tych futer z owcy, które będę ze sobą łączyć, żeby zrobić sobie prześcieradło, poszczególne i ogólnie mieć ciepło. Bo zimą będzie tutaj strasznie ciężko w tym pomieszczeniu. Nie wiem, czy mieliście okazję. Ja mieliście okazję, że w jednym odcinku pokazywałem, więcej nie pokazywałem. On był w odcinku z Hirosami, więc obejrzyjcie Hirosy, jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie mieszkam i jak mieszkam. To jest trochę burda. No zresztą, kurwa, widzicie? Główną część tutaj jest tylko sypialnia. Już się włączysz, kurwo? Czekamy na ciebie, Synus JP. JP Armia, chuj ci w dupę. Wałas, kurwa. Closet Alpha. A, to my jesteśmy w Alfie, nie w Becie. Przepraszam. Jesteśmy w Salernum. To chyba jeszcze inny tryb. Albo to jest ta pierwsza mapa. Tak czy siak, ta mapa poprzednia w drugim odcinku bardzo mi się podobała. Była dosyć ciekawa, była otwartą przestrzenią, więc nie było dużo miejsca na zasadzki. Natomiast tu mi się wydaje, że to jest ta mapa z pierwszego materiału, w którym będzie można zrobić kilka fajnych miejsc na zasadzki. A to już będzie, kurwa, srogie. Waiting for other players! O chuj, jeszcze gorzej. To jest zupełnie inna mapa. Będziemy się napierdalać w Rzymie samym. O chuj! Dobra. Oni muszą przejść z jednego punktu do drugiego punktu. Okej. Tutaj widzimy jeden outpost, który będzie trzeba zająć. Tutaj sugerują. Lepiej być blisko pola walki niż daleko. Więc pójdę razem z nimi. Chociaż nie wiem. Nigdy tutaj nie próbowałem. Nigdy nie walczyłem nigdy nie robiłem walki w ciasnych pomieszczeniach. Dobra. 3, 2, 1. Click play when you're ready. Nigdy tego nie kliknę. Dobra. Skoro już jesteśmy, to zapierdalamy. Zapierdalam tutaj. Jestem ciekaw, jak to wyglądają te pola. Czy w polach można się dobrze skryć? Tak! Można się zajebiście skryć. Zatem ustawiamy was tutaj. Okej, inaczej. Pyk, tu. Jedno wojsko. Pyk, tu. Drugie wojsko. I tutaj łucznicy. Jest piękne, tego nikt nie widzi. Dobra. Ja będę się raczej przemieszczać tak. Mając możliwość wejrzenia sobie w
O. No to strzelamy. Okej. Przejdźcie w dół. Strzelajcie w tych. Strzelajcie w tamtych. Tych otoczymy. Tak? I wchodzimy. Spierdalać. Jesteśmy kurwa naprawdę w kiepskiej pozycji. W ogóle te jednostki bardzo wolno reagują. Ale wybijamy ich tutaj bardzo srogo. Jest fajne. Czy ja tutaj coś robię? Dobra, nic nie robię. Tutaj jest ostrzał, ostrzał. Bardzo ładnie. Atakujcie te jednostki. Dobra, atakujcie tamtych. Okej. Idźcie tutaj. Wy tu i wy tu. Dobra. Debile! Moi łucznicy. Tych strzelajcie. Wy, skoro ich już gonicie. Okej, to możecie teraz przejść tu. Zacząć atakować tych. Okej. Skoro już idziecie w tę stronę. Ja pierdolę, co za tchórze. Okej, dobra. Zmiana taktyki. Myk. Spierdalam. Gdzie są moje wojska? Są tutaj. A ci to nawet nie wiedzą, co się dzieje. Bardzo dobrze. Gdzie moje pierwsze wojsko, gdzie moje drugie wojsko? Łucznicy. Gdzie są łucznicy? Idźcie tu strzelać w nich. Tutaj już niewiele zrobię. Ale ich tu wybijam srogo. A wy spieprzajcie. Spierdalajcie gdzieś tu. Gdziekolwiek, nieważne. Macie uciekać. Okej. Nie chcę iść w otwartą walkę. Dlatego pójdziemy szybko tutaj. Gdzie są łucznicy? Moi łucznicy. To jest piękne, jak oni uciekają. Dobra. Szybko idziecie tu.
Musicie ich tutaj dogonić. Dobra. Wchodzimy w przeciwnika. Niczym kutas w ciasto. Zabijamy łuczników. Jest dobrze. I teraz szybki odwrót na jednostki z tej strony. Jest nas wystarczająco dużo, że damy sobie radę. I jeszcze będzie ostrzał. Dobra. I teraz szybko. I z dwóch stron bardzo dobrze. Bijcie ich. Okej. Okay. Bardzo ładnie. Zabiliśmy Alana. Tutaj nie będziemy wspierać, bo to jest trochę bez sensu. Jak wygląda sytuacja z pleców? Tutaj mamy parę wojsk, które pilnują. To jest ok. Łuczników mamy naprawdę rozgromionych. Więc możecie iść tutaj wesprzeć. Natomiast wy... Co tutaj jest? To jest jakiś drugi fight? Trzeba zablokować. Aha, to jest tylko jeden koleś, tak? Okej. Okay. Z tyłu coś idzie? Dobra, wyjdziemy tutaj. Przejdźcie się tutaj. Aha, a my sobie robimy takie... najeżdżamy ich. No tak na spokojnie sobie dają radę. No nasze wojsko powoli zmierza tutaj. Dobra, nie ma sensu już, kurde, idziemy srogo. GG. Widać, że zbyt duża ilość łuczników też nie popłaca. A co tutaj jest? Zostawione wojsko. Halo. Towarzyszu. Towarzysz Spartiata. No. Zapierdala. Total income 2400. Bardzo ładny wynik. Bardzo się cieszę. Zobaczymy teraz. To jest naprawdę fajna gierca. Można sobie tak poczekać paręnaście minut i myk. Pograć paręnaście minut i koniec. Fajnie jest. The commander is still in the battle. To niedobrze. Znowu będę kurwa czekać cały tydzień. Wcześniej tak nie było. Co przychodził jest. No w ogóle chciałem zobaczyć taki ogólny rozrachunek całej bitwy z moimi przyjaciółmi, ile kto miał zabijstw. You have 100 gold. Mogę to... 1 gold równa się 20 silvera. 100 gold to... 2000 silverów. Nie wiem, nie opłaca się. Plus. Fajne kukri. Dobra, może teraz się uda ich wziąć na drugi poziom? Czy coś, bo kurwa nie wiem. Halo. Aha.
No i dobra, się spierdoliło. Teraz nie wejdę. House close. The commander is still in the battle. Właśnie to jest ten problem, że nie pokazuje. Dobra. Najwyżej następną rozgrywkę zrobię od razu pokazując, co dostałem z tamtej walki. Jakie ulepszenia sobie zrobię. Zatem dziękuję. Aha, i to oczywiście będzie w trakcie czekania na następną rozgrywkę. Dlatego dziękuję, do zobaczenia i cześć. Trzymajcie się.